Przedstawione w filmie sceny przestępstw mogą być odbierane przez widzów jako drastyczne. Nazwiska i niektóre szczegóły zostały zmienione. Zaleca się rozwagę podczas oglądania. Najpiękniejszy czas w roku. Jest śliczna, prawie tak jak ty. Czas podarków i dobrej zabawy. Ale tym razem Ayer Koniak był jakiś dziwny. Zły mąż zapłacił wysoką cenę za przedwczesne otwarcie prezentu. Nadeszło Boże Narodzenie. Potem świąteczny skok wprowadził zamieszanie w zgromadzeniu. Gdy chciwcy ukradli datki na kościół. To najgłupsze przestępstwo, jakie widziałem. Zobaczycie rodzinę, która modliła się o bożonarodzeniowy cud po brutalnym ataku. A niecodzienny podarunek mógł wskazać sprawców. Gdyby znaleźli szlafrok, trafiliby na przestępców. Wszystko to prawdziwe historie świątecznych przestępstw. Lepiej się przygotujcie na koszmarne Boże Narodzenie. Hrabstwo Sweetwater, Wyoming. Połowa grudnia 2007 roku. Nowożeńcy Sean i Amber Johnson przygotowują się do świąt. To ich pierwsze wspólne Boże Narodzenie. Cieszą się i dekorują choinkę. Jest śliczna, prawie tak jak ty. Kilka dni później nastrój nie był już tak dobry. Około 1 nad ranem 19 grudnia policja otrzymała telefoniczne wezwanie do domu Johnsonów. Wbiła mi nóż. Mężczyzna zdawał się być w szoku. Trzymał ręcznik przy klatce piersiowej i krzyczał: wbiła mi nóż. Dźgnęła mnie, bo otworzyłem prezenty. Amber ugodziła swojego męża za to, że otworzył świąteczne podarunki 5 dni przed świętami. Rok wcześniej. Relacje Amber i Shona nie zawsze były tak ekscytujące. Ostatnio widzieli się w szkole średniej i ponownie spotkali się przed rokiem. Przepraszam? Amber? Sean. Oboje byli po rozwodach. Sean się zadłużył. Dawno cię nie widziałem. Wyglądasz świetnie. To bardzo ładna, bystra, przebojowa kobieta i dobra matka. Może to zabrzmi szaleńczo, ale może zjedlibyśmy razem kolację. Była zadziorna. Imponowała mi tym. Oto mój numer. Oboje szybko się w sobie zakochali. Wzięliśmy ślub. 29 września 2007 roku Amber i Sean połączyli się węzłem małżeńskim. Ale miesiąc miodowy nie trwa wiecznie. Niemal od razu ich związek stał się polem bitwy. Krzywo. Jest idealnie. Zgłupiałeś? Nie umiesz tego zrobić. Wkrótce para była już całkiem uwikłana w sprzeczki. Nie kłócę się, tylko chcę to zrobić jak należy. Powieś to. Sean pewnie byłby ostrożniejszy, gdyby wiedział, co stało się z ostatnim mężem Amber. No co, chcesz tego? Były mąż cudem przeżył potrącenie. Miał połamane kości i czuł się poniżony. Podobało się? Sean mógł nie mieć tyle szczęścia. Zanim nadeszły święta, zakochane ptaszki już ze sobą walczyły. Znów oglądasz ten głupi mecz? Próbuję się odprężyć. Nic nie robisz, tylko się odprężasz. Wciąż się kłóciliśmy. Ona chciała wyjść wieczorem, a ja nie miałem ochoty na wizytę w barze. Ja idę. Co podać? Dwa piwa i po kieliszku whisky. Miałam okropny wieczór. Amber zaczęła się bawić. A nadąsany Sean siedział sam w domu.
Opowiem ci niezłą historię. Sean dzwonił do żony, ale ona nie odbierała. Ogarnęła go wściekłość. Byłem sfrustrowany. Czekanie mi tym, co Amber wyprawiała. Dla niej to była gra. Zamknij się, Sean. Amber, odbierz. O północy Sean sam postanowił się zabawić. Byłem bardzo zły. Dojrzałem prezenty pod choinką. Chcąc się odegrać na żonie, postanowił przyspieszyć święta. Otworzyłem kilka pudełek. Znalazłem w nich buty, koszulę i wodę toaletową. Lecz jego świąteczne przyjęcie zostało brutalnie przerwane powrotem Amber z baru. Zamierzałem gdzieś wyjść, gdy nagle podjechał jej samochód. Prowadziła koleżanka. Żona była mocno pijana, bo ledwo trzymała się na nogach. Dzięki za podwiezienie. Amber przesadziła z nastrojem świątecznym. Weszła do domu i zobaczyła mnie z prezentami od niej. Od razu wpadła w szał. Otworzyłeś podarunki? Pasują mi? Zwariowałeś? Uspokój się. Idziesz się z kimś spotkać? Myślała, że umówiłem się z byłą dziewczyną. Jak ona ma na imię? Z nikim się nie umówiłem, ale ona była przekonana, że jest inaczej. Zdradzasz mnie? Skądże? Oczywiście, że tak. W mgnieniu oka dostrzegłem jej demoniczne spojrzenie. Czegoś takiego się nie zapomina. Co ty robisz? Odbiło ci? 5 dni przed choinką otwierasz prezenty? Sean poszedł do sypialni, żeby zmienić koszulę. Wesołych świąt, dupku! Miał nadzieję, że Amber się uspokoi. Ale jego żona miała zupełnie inny pomysł. Gdy wróciłem z sypialni, ona już czekała z nożem w ręku. Wychodzę. Myślisz, że możesz mnie zdradzać? Powiedziałem, żeby odłożyła nóż. Co ty wyprawiasz? Odłóż to. Podeszła do mnie i wzięła zamach. Nie pozwolę na to. Spojrzałem w dół. Pamiętam, jak wyciągnęła nóż z rany. Zrozumiałem grozę sytuacji, gdy dostrzegłem krew tryskającą na ścianę. Sean wiedział, że może umrzeć, więc zadzwonił na policję. Myślałem o dzieciach i swojej rodzinie. Ale napad wściekłości u Amber jeszcze się nie skończył. W obawie o swoje życie Sean dzwonił pod numer alarmowy, lecz to tylko podsycało gniew jego żony. Gdy dzwoniłem po pomoc, zaczęła wrzeszczeć. Wezwałeś gliny? Dźgnęłaś mnie nożem. Amber chciała zrzucić winę na męża. Powiem im, że to ty mnie pierwszy ugodziłeś. Oszalałaś? Po kilku minutach na miejsce przyjechała policja. Gdy otworzyły się drzwi, oficerowie byli zaskoczeni. Wbiła mi nóż. Nic nie zrobiłam. To ty mnie zdradzasz. Ugodziła mnie, bo otworzyłem prezenty. Była bardzo rozzłoszczona. Twierdziła, że to wina jej męża. Gdy mężczyzna usiadł, podszedłem do kobiety, która stała pośrodku pokoju. Ofiara twierdziła, że została ugodzona, więc skułem kobietę kajdankami i posadziłem ją na krześle. To on mnie zaatakował. Nic podobnego. Widać było, że kobieta jest nietrzeźwa. Miała przekrwione oczy.
Niewyraźnie mówiła i czuć było od niej woń alkoholu. On mnie pierwszy ugodził. Twierdziła, że zraniłem ją w nogę. Bałam się, że mnie zabije. Początkowo obwiniała męża, ale rana w nodze była powierzchowna i nie krwawiła. Rana Shona była głęboka. Tym mnie ugodziła. Policjanci uważali, że Amber mogła zostać wdową. Gdyby nóż wszedł między żebra i trafił w serce, mężczyzna by nie żył. Zabierzcie ją z dala ode mnie. Wesołych świąt, zdrajco! Shona przewieziono do szpitala. Lekarz pogotowia nie mógł uwierzyć, że pacjent przeżył ten atak. Powiedział, że opatrzność nade mną czuwała. Ostrze wbiło się w pierś Shona na ponad 7 cm, mijając serce o milimetry. Na święta podarowano panu życie. Amber została aresztowana. Jeśli Shon wniesie oskarżenie, jego żona spędzi święta za kratami. To niezwykła sprawa dla detektywa Thompsona. To było coś więcej niż zwykłe zdenerwowanie. Nikt nie dźga ludzi nożem za przedwczesne otwieranie świątecznych prezentów. Shon uważa, że największym problemem był alkohol. Wątpię, żeby żona chciała naprawdę mnie zabić. Myślę, że próbowała mnie nastraszyć i nie miała złych intencji. Jednak detektyw Thompson przekazał szokujące informacje z policyjnego raportu. W szpitalu Amber nakłaniała lekarza, żeby dokończył jej niecne dzieło. Zrobi pan coś dla mnie? Okazało się, że Amber prosiła lekarza, żeby mnie uśmiercił. Niech pan zabije tego zdrajcę. To było dla mnie szokujące. Proszę mu dać jakiś zastrzyk z trucizną. Shon nie wniósł oskarżeń przeciwko żonie. Poddano ją 2-letniemu okresowi próby. Detektyw Thompson uważa, że Amber rozważała dokonanie morderstwa. Jestem przekonany, że próbowała go zabić. Potwierdzała to tym, co potem mówiła. Trudno w to uwierzyć, ale po niemal fatalnym zajściu z użyciem noża, Amber i Shon spędzili Boże Narodzenie razem. Swoje pierwsze wspólne święta, które... Pozwól, że zdejmę z niego metkę. Nie bój się. Były ostatnimi. Niech dzwonią dzwonki sań. Świąteczna radość może zamienić się w koszmar, gdy w pobliżu jest ostre narzędzie. Listopad 2011 roku, Hartford w Connecticut. Beth Wallace zawsze z niecierpliwością czeka na świąteczny kiermasz. Ale w tym roku brakowało jej pieniędzy. Postanowiła wykorzystać zręczność swoich palców, żeby zdobyć świąteczne dekoracje. Wycieczka po straganach dobiegała końca, gdy pewien błyszczący ornament przykuł wzrok Beth i nie mogła mu się oprzeć. Co pani robi? Zatrzymajcie ją! Jeden z kupców chciał być bohaterem. Stój! Złodziejka nie zamierzała się poddać bez walki. Beth oskarżono o napaść i przywłaszczenie mienia. Ale niektórzy przestępcy mają poważniejsze plany na świąteczny skok. Wrzesień 2009 roku, Toledo, Ohio. Nie ma większej głupoty niż kradzież świątecznych datków, ale to właśnie chodziło po głowie Laremu Kendrickowi.
Dziękuję. Szczęśliwego Nowego Roku. Ten współczesny Scrooge upatrzył sobie łatwy cel. Kubełek z datkami. Wesołych świąt. Złodziej czekał na odpowiedni moment. Ale przechodniów nie ubywało. Co gorsza, kobieta uporczywie potrząsała dzwonkiem. Mogłaby pani przestać na chwilę? Przecież są święta. Przestań! Coś, co miało być prostym skokiem na kasę, zmieniło się w osobisty koszmar. Przestań, słyszysz? Przestań dzwonić. Zamilcz. Co pan wyprawia? Dwa dni później Larry wylądował w areszcie z zarzutem rabunku. Czerwonego kubełka z $500 dla biednych rodzin nigdy nie znaleziono. Boże Narodzenie 2006 roku. Flushing, Queens w Nowym Jorku. Parafianie w kościele świętego Mela przekazują sobie świąteczne życzenia podczas porannej mszy. Nadeszło Boże Narodzenie. Ksiądz Christopher Turzani wygłaszał świąteczne kazanie. Richard Chitos wykonywał obowiązki kościelnego. Zgłosiłem się do pomocy. Kierowałem ludzi do ławek i zbierałem datki na ofiarę. Po kilku mszach kasetki z datkami były pełne. Żona Richarda, Julia, brała udział we wszystkich mszach świątecznego weekendu. W dni świąteczne jest o wiele więcej hojnych ludzi. Tamtego dnia były trzy msze, na których zbierano datki. Tamto Boże Narodzenie wypadło po niedzieli. Więc do kościoła szło się dzień po dniu. Poszliśmy na godzinę 9:00 na mszę dla Włochów. Znałem się z młodymi ludźmi, którzy pomagali w zakrystii. Oni żartowali ze mnie, że będę musiał przyjść do kościoła w poniedziałek. Pomachałem im, wchodząc na mszę. I zajęliśmy się swoimi obowiązkami. Usadzaniem ludzi i zbieraniem datków. Była również specjalna taca dla biednych dzieci z Brooklynu i z Queens. Mówię serio. W tym czasie dwóch chciwców szykowało się, żeby popsuć święta. Denis Almodovar i Daniel Morales pasowali do tego planu jak ulał. Dwaj przyjaciele z dzieciństwa zostali przestępcami, których skusił szybki zarobek na bożonarodzeniowych datkach. Wszyscy będą w kościele, nikt nas nie zauważy. Złodzieje wiedzieli, gdzie znaleźć sejf i jaki wybrać szyfr. Żeby skok się powiódł, kilka zdarzeń miało odwrócić uwagę osób zgromadzonych w kościele. To kupa forsy. Wiem. Wesołych świąt. Tymczasem w kościele zakończono zbiórkę ofiar, a pieniądze trafiły do zakrystii. Tam liczono gotówkę, by potem zamknąć ją w sejfie. Parafianie byli bardzo hojni. Biedne dzieci z pewnością będą miały wesołe święta.
Zanim skończyło się liczenie, zaczął się świąteczny skok na kasę. Kościelni w zakrystii usłyszeli hałas dochodzący z piwnicy. Postanowili sprawdzić to razem, żeby było im raźniej. To był podstęp, by sprowadzić ich do piwnicy, w której nikogo nie znaleźli. Dennis i Daniel przybyli na miejsce punktualnie i wśliznęli się bocznymi drzwiami. Wszystko szło zgodnie z planem. Duch tego czasu uzdalnia nas do dawania. Wiemy, jak to jest dostać wymarzony prezent, ale większym przeżyciem jest dawanie. Świąteczni chuligani sprawdzają swoją żyłę złota. Ponad 20 tysięcy dolarów w czekach i gotówce. Kolejna zmyłka jest już gotowa. Ta kobieta skupi uwagę na sobie, a złodzieje się wymkną. Kobieta siedząca za mną zaczęła omdlewać. Julia Chitos wyczuła, że coś jest nie tak. Nikt jej nie rozpoznał i nie potrafił powiedzieć, skąd się wzięła. Tutaj my wszyscy się znamy. W tym samym czasie Richard Chitos był na tyłach kościoła. Zastanawiał się, gdzie są kościelni. Wtedy zauważył coś dziwnego. Jakiś mężczyzna wychodził z pomieszczenia z sejfem. Za nim szedł drugi. Richard widział ich po raz pierwszy. Od razu zaczął coś podejrzewać. Krzyknąłem: stójcie! Kim jesteście i co tu robicie? Ale oni się nie zatrzymywali. Jeden z mężczyzn wymknął się tylnymi drzwiami, ale Richard zatrzymał drugiego. Zapytałem go, co robi, a ten odpowiedział, że jest znajomym księdza. Co jest w tej kasecie? To jest... Dennis panuje nad sytuacją. Dobrze przygotował swoją odpowiedź. Powiedział, że niedawno instalował windę. Tak było naprawdę, tydzień temu. Poprawiamy coś, to nasz komputer. Mówił, że tym komputerem programuje się windy. Zgadza się, windy są programowane. Muszę przyznać, że ten młodzieniec był niewzruszony, więc uznałem, że przebywał tam legalnie. To wesołych świąt. Wszystkiego najlepszego. Wyjaśnienia wydały się wystarczające, ale Richard nie wyzbył się podejrzeń. Wychowałem się w Nowym Jorku, więc gdy on wychodził, pomyślałem, że coś tu nie gra. Postanowiłem wyśledzić, dokąd ten facet idzie i za chwilę zobaczyłem, jak podjeżdża biały SUV. Mężczyzna otworzył bagażnik, a w nim był wózek dziecięcy. Pomyślałem, że gość ma rodzinę, czyli jest w porządku. Wtedy on wrzucił kasetę do środka i ostro wrzasnął do kierowcy: spadamy stąd. To mnie nieco zbiło z tropu. Jak gdy zamknął klapę bagażnika, zauważyłem tablicę rejestracyjną z Vermont. W zakrystii jeden z kościelnych miał złe wieści dla Richarda. Co się stało, Nikki? Byli tu. Zapytałem: kto? Odpowiedział: złodzieje, zabrali pieniądze. A ja na to: sukinsyny. A to było słychać w kościele. Tymczasem nieznana kobieta odzyskała przytomność. Dwóch kościelnych wyprowadziło ją na zewnątrz. Pomagało im kilka innych osób. Zauważyłam, że ksiądz był bardzo zmartwiony. Wiedziałam, że coś jest nie tak. Trudno uwierzyć, że takie zdarzenie miało miejsce w święta, gdy cieszyliśmy się z narodzin Jezusa. Jesus is born.
Byliśmy zszokowani, że pod naszym nosem dokonano tak zuchwałej kradzieży. W świąteczny dzień w tym kościele powstało zamieszanie. Bez chwili zwłoki złodzieje postanowili podzielić łupy. Czeki im się nie przydały, więc wrzucili je do rzeki. Zadowoleni, że im się udało, odjechali. Mówili, że naprawiali windę. W kościele była już policja. Na szczęście Richard Chitos mógł zidentyfikować sprawców. Dorzucił jeszcze jedną ważną informację. Coś mi mówiło, żeby zapamiętać numer rejestracyjny, więc go zapamiętałem. BK-119. Tak, to jest to. Ta informacja zaprowadziła policję wprost do Daniela Moralesa. I tak 26 grudnia Daniel został aresztowany. Jest pan zatrzymany. Proszę się odwrócić. Przestępstwo stało się lokalną sensacją. Historia o chciwcach krążyła po mieście. Boże Narodzenie. Nic szczególnego zazwyczaj się nie dzieje, a tu nagle napad na kościół. Wszyscy chcieli się o tym dowiedzieć i poznać mnie. Richarda dopadły ciekawskie media. Nazywali mnie bohaterem, ale nim nie byłem. Ja tylko coś zauważyłem i zgłosiłem na policję. Modliliśmy się, żeby znaleźć złodziei i odzyskać datki. Gdy się człowiek modli, wszystko jest możliwe. W kościele liczono na te pieniądze. Trzeba było opłacić rachunki, a cała gotówka zniknęła. Media opisywały i badały tę historię, a policja przesłuchiwała Daniela Moralesa. Te działania przybliżały nas do drugiego sprawcy. Denis Almodovar wiedział, że jego kumpel siedzi, więc wynajął sobie adwokata. Rozmawiałem z policją i powiedziano mi, że jest naoczny świadek, który widział mojego klienta wychodzącego z kościoła z kasetką. Denis był podejrzany. Nie miał innego wyjścia, jak tylko się poddać. W pokoju przesłuchań Robert Hanofi, zastępca prokuratora, wiedział, że ma do czynienia z żółtodziobem. Nie wiem, czy to była desperacja, czy głupota, ale on obrabował kościół i to w dzień Bożego Narodzenia, a to było karalne. Przed rozpoczęciem czynności muszę się dowiedzieć jak najwięcej o sprawcach. Okazało się, że Daniel Morales, którego aresztowano nazajutrz po Bożym Narodzeniu, nie miał kryminalnej przeszłości. To samo wiedziałem o Denisie Almodovarze. Pracował w sądzie na Brooklynie jako woźny i także nie miał w przeszłości kłopotów z prawem. Zrozumiałem, że nie mam do czynienia z przestępcami. Gdyby było inaczej, to zrobiliby lepszy skok. Po drugie, uznałem, że to nie są najgorsi ludzie na świecie. W swojej pracy mam do czynienia z poważnymi przestępstwami, z napadami, z użyciem broni i innymi drastycznymi zdarzeniami. To nie było takie zdarzenie. Wiedziałem, że to nie przestępca, tylko pracownik państwowy. Tak więc można było zaoszczędzić mu więzienia i odzyskać pieniądze. Ustaliliśmy, że uniknie pójścia za kraty, jeśli obieca, co też uczynił, że odda łup i już nie popełni żadnego wykroczenia. Hanofi był hojny i zaproponował Almodovarowi świąteczny podarunek. W zamian za zwrot pieniędzy nie pośle go do więzienia. Dobrze, oddam pieniądze.
Almodóvar powiedział adwokatowi, gdzie ukrył łup. W swoim domu. Potrzebujemy kilku godzin i oddamy skradzioną gotówkę. Podejrzany nie miał dostępu do skradzionych pieniędzy, bo był w areszcie. Ale gotówka, którą miałem odzyskać, nie odpowiadała sumie, która została skradziona. Wiedziałem, że rodzina zafundowała dodatek do gotówki, który dopełniał zrabowaną kwotę. Częścią umowy było to, żeby sprawę szybko zakończyć, co opłacało się policji i prokuratorowi. Chodziło o jak najszybsze odzyskanie pieniędzy i zamknięcie sprawy. Chciałem wykorzystać okazję do rozwiązania problemu. To nie był czas na ostre zmagania i przekraczanie granic. Moim celem było uratowanie klienta przed więzieniem i uzyskanie kaucji, którą mógłby opłacić. Więc nie chciałem targować się w związku z łupem i nie musiałem go szukać. Wykonałem kilka telefonów, spotkałem się z rodziną i odzyskałem łup. Pamiętam jednak, że ta sprawa mogła zakończyć się bardzo źle. Mogła się przeciągać w nieskończoność, a przy zaangażowaniu prasy mój klient mógłby być postrzegany niekorzystnie. Miałem szczęście, że trafiłem wtedy na prokuratora, którego znałem od dawna, szanowałem i któremu ufałem. Postanowiłem wykorzystać sytuację i zdobyć to, co najlepsze dla mojego klienta. Uważam, że wszyscy na tym wygrali. A ja zyskałem dobre doświadczenie z własnego punktu widzenia. To był szczególny typ sprawy. Scott Davis powrócił na posterunek i niczym trzej królowie przyniósł dar. Wróciłem na policję z torbą pełną pieniędzy. Przyznaję, że jeszcze nigdy w swojej karierze nie wchodziłem na posterunek policji, niosąc tyle forsy. Almodóvar przyznał się do winy, ale nie poszedł do więzienia. Jednak to nie spacer po parku. Dennis będzie żył ze świadomością popełnionego przestępstwa. Martwiłem się o pozostałą część gotówki. Daniel Morales znalazł się w trudnej sytuacji, ale miał wyjście. Prokurator dał mu tę samą ofertę, jaką otrzymał Almodóvar. Miał oddać łup albo spędzić 7 kolejnych świąt w ciupie. Oddam pieniądze. Uniknął oskarżenia za współudział w kradzieży i ucieczce autem. Rodzina mnie zabije. To najgłupsze przestępstwo, jakie widziałem. Nie było ani dobrze zaplanowane, ani sprawnie przeprowadzone, a złodziei złapano. Dla parafian było jasne, że ktoś przekazał im potrzebne informacje. Ktoś jeszcze brał udział w przestępstwie. Mimo podejrzeń nikogo nie oskarżono. Kościół odzyskał więcej niż tylko skradzione pieniądze. Jest jeszcze więcej. Po ukazaniu się tej historii w gazetach, z całego miasta zaczęły spływać datki. A co czuł Richard Chitos? Współczułem tym złodziejom. Cieszę się, że nie skończyli w więzieniu. Wspólnota im wybaczyła, a oni żyją w spokoju.
To wspaniałe zakończenie bożonarodzeniowej historii, bo Kościół odzyskał pieniądze. Czasem nawet świąteczny duch obdarowywania może zbłądzić. Jest grudzień 2011 roku. Albuquerque w Nowym Meksyku. Ginger Terry przygotowuje wspaniałe święta. Szanowana członkini Rady Rodziców załatwiała pomoce szkolne. Za tę ciężką pracę Ginger zafundowała sobie nagrodę w postaci $1000 wydanych z karty kredytowej Rady, które przeznaczyła na prezenty. Kobieta zafundowała sobie nawet 2-metrowego dziadka do orzechów. Gdy Rada Rodziców dostała rachunek, zorientowano się, że Ginger nie kupowała tylko zszywaczy. Do jej drzwi nie zapukał jednak dostawca z prezentem. To była policja, która weszła wprost na super wielki zakup. Nie musicie mnie zakuwać. Policjanci odzyskali rzeczy o wartości niemal $7000. Oddam to wszystko i nigdy już tak nie zrobię, obiecuję. A ogromny dziadek do orzechów znalazł swój dom w policyjnym magazynie dowodów. Członkini Rady Rodziców została oskarżona o sprzeniewierzenie pieniędzy, ale nie była jedynym kanciarzem, który stracił nad sobą kontrolę. Grudnia 2010 roku w Kent, w stanie Waszyngton. Ta rodzina zaczęła świętowanie od mocnego uderzenia. Ta dziewczyna mnie zna. Na zewnątrz było zimno, więc babcia sączyła whisky, a matka piwo. Gdy do domu wrócił syn Harold ze śladami krwi na twarzy, jego babcia się zmartwiła. Co ci się stało? Nic, nie martw się. Harold zlekceważył to. Miał dla matki niespodziankę. Prezent gwiazdkowy. To był gruby i mięciutki szlafrok z pyskiem egzotycznego kota, wyszytym na plecach. Kobieta była zachwycona, ale zauważyła coś dziwnego. Przód szlafroka był poplamiony krwią. Dzień wcześniej, około 50 km stąd, w Shoreline, Sandra i Mac McWriterowie kładli się do snu. Nie spojrzałam na zegarek, ale dostrzegłam męża w tym szlafroku. Powiedział, że pójdzie na papierosa. Pójdę zapalić i zaraz wrócę, dobrze? Para była małżeństwem od 33 lat. Boże Narodzenie było ich ulubionym świętem. Ale tej nocy ich świąteczne marzenia zamieniły się w koszmar. Mac wyszedł w szlafroku na zewnątrz. Z przerażeniem zauważył, że ktoś próbuje ukraść jego wóz. Co pan wyprawia? To moje auto. Coś chciałeś powiedzieć? Gdy Mac mówił do Harolda, od tyłu zakradł się Lorenzo i rzucił mężczyznę na ziemię. Mac został brutalnie pobity. Żeby go upokorzyć, przestępcy zdarli z niego szlafrok i zostawili nieprzytomnego na śniegu. Uciekli z łupem, ulubionym szlafrokiem Maca. Sąsiad słyszał szamotaninę i wezwał policję. Ratownicy pośpieszyli z pomocą. Mężczyzna dawał słabe oznaki życia. Po dziś dzień Mac ma kłopoty z mową i pamięcią.
nie przypomina sobie nic z momentu napaści. Wiem jedynie, że wróciłem z pracy. Reszta to zupełna luka. Sandra spała w domu i nie wiedziała, co się stało. Obudziły ją syreny policyjne. Około 3 nad ranem policja zapukała do drzwi. Dobijali się, a ja krzyczałam: Mac, otwórz drzwi. Mąż nie odpowiadał, więc sama wstałam. Włożyłam szlafrok i wyszłam. Czy pani McWriter? Oficer poinformował Sandrę, że jej męża pobito i że został zabrany do szpitala. Powiadomił mnie, że mąż próbował przeszkodzić w kradzieży naszego auta. Powiedział też, że obrażenia wskazywały nie tylko na pobicie, ale być może potrącenie samochodem. Czy ktoś może zabrać panią do szpitala? Zadzwonię po syna. Zadzwoniłam, a syn zawiózł mnie do szpitala. Mąż wyglądał źle. Miał dużą ranę z tyłu głowy. Spuchnięte usta, złamany nos. Był posiniaczony na całym ciele. Stan Maka się pogorszył. Wpadł w śpiączkę. Rokowania nie były dobre. Policja nieustannie poszukiwała sprawców. Znaleziono kluczowy dowód – odciski palców. ...22 grudnia detektyw Christine Bartlett odkryła punkt zaczepienia. Odciski należały do Harolda Donalda i Lorenza Leona. Dla szeryfa Cindy West odciski są wskazówką, ale tylko jedną z wielu. Odciski wewnątrz auta nie świadczyły o tym, że to oni byli podejrzanymi i nie wystarczały do zatrzymania ich. Lecz Sandra podsunęła policji coś, co mogło spowodować przełom w sprawie. Powiedziałam, że jeśli znajdą szlafrok, to trafią na sprawców. Detektywi wiedzieli, że muszą odnaleźć skradziony szlafrok i tak zlokalizować podejrzanych. Skupiono się na rodzinie Harolda Donalda. Jestem detektyw Bartlett. Chcę spytać o coś Harolda. Można? Rozumiecie powagę sytuacji? Detektyw Bartlett przesłuchiwała matkę Harolda i jego babkę, mając nadzieję na jakiekolwiek informacje. Czy było coś dziwnego w zachowaniu Harolda? Właściwie to... W końcu babka Harolda powiedziała prawdę, że 17 grudnia wnuk wrócił do domu pokrwawiony. Ale to matka chłopaka wyjawiła najważniejszy dowód. Pokazała szlafrok poplamiony krwią. Nie mając szlafroka, byliśmy na tropie, ale z takim dowodem sprawa stawała się oczywista. Harold przyniósł go tamtej nocy. Cheryl wyjaśniła, że to był wczesny prezent gwiazdkowy od syna. Jakby tego było mało, kobieta obnosiła się w szlafroku po mieście. Kto przy zdrowych zmysłach pobiłby człowieka, a potem podarował pokrwawiony szlafrok komuś z rodziny? Oburza mnie to, że on dał komuś szlafrok jako prezent gwiazdkowy, zwłaszcza po tym, co zrobił. Dziękuję za współpracę. Mając taki dowód, śledczy mogli złapać przestępcę. Nie trzeba było daleko szukać. Harold już był w więzieniu pod innym zarzutem. Początkowo prokurator Amanda Froh niewiele się dowiedziała od podejrzanego w areszcie. Zaprzeczał, że był wtedy w Shoreline, że znał Lorenza Leona i że pobił pana McWritera. Zaprzeczył też, by jego odciski mogły się znaleźć w aucie McWriterów. Jednego dowodu Harold nie mógł podważyć. DNA ofiary.
Odkryliśmy DNA McGregora na bucie Harolda i na prawej nogawce jego spodni. Śledczy mieli jasność, że to on był głównym sprawcą. Został oskarżony o napaść i próbę rabunku. Dostał wyrok 33 lat więzienia. Drugiego podejrzanego, Lorenza Leona, aresztowano po tym, jak widz zobaczył jego zdjęcie w telewizji i zadzwonił na policję. Leona oskarżono o rabunek i skazano na 6,5 roku więzienia. Tymczasem Sandra McWriter czuwała u boku swojego męża. Podczas gdy rodzina powinna była świętować w domu, razem przebywali w szpitalu, mając nadzieję, że Mac wybudzi się ze śpiączki. Sandra była przekonana, że mąż ją słyszy. Chodziłam tam, siedziałam przez godzinę lub dwie i czytałam mu, bo wiedziałam, że jest z nami. Minęło kilka dni. Choć Mac nie reagował, Sandra się nie poddała i trwała u boku męża. Nagle wpadła na pomysł. Wiedziała, że zaśpiewanie mężowi ulubionej piosenki może go wybudzić na dobre. Nachyliłam się i śpiewałam mu do ucha. Robiłam to codziennie i powtarzałam, żeby do mnie wrócił. Wiem, że dasz radę. Zostało kilka dni do świąt, ale ty sobie poradzisz. Powiedziała mi, że muszę wstać na Boże Narodzenie. Jedyny prezent, jakiego pragnęła Sandra, to wybudzenie męża. Miałam jedno życzenie świąteczne, żeby się obudził i powiedział, że mnie kocha. Dwa dni przed świętami Sandra dostała telefon, na który tak czekała. 23 zadzwonili, że mąż zaczął się wybudzać. Odpowiedziałam, że już jadę. Spełniło się moje życzenie. Wesołych świąt, kochanie. Rodzina świętowała Bożonarodzeniowy cud w szpitalu. Wigilię i większość pierwszego dnia świąt spędziłam w szpitalu z mężem. A szlafrok? Na razie zostanie w magazynie policyjnym. Ja nie chciałam go z powrotem, ale mąż tak. Podobał mi się, więc chcę go odzyskać. W tym roku na święta schowaj gotówkę i ukryj noże. Jeśli coś pójdzie nie tak, strzeż się, bo to może być koszmarne Boże Narodzenie. Wersja polska dla VOD.pl, Masterfilm, tekst Robert Bielecki, czytał Piotr Borowiec.